styl pracy polskich pracowników i menadżerów pozostawia tak naprawdę bardzo wiele do życzenia, jeżeli myślimy o nim w kontekście efektywności i produktywności. To, co bardzo można zauważyć, to to, że mamy bardzo dużą presję na wykonywanie kilku zadań w tym samym czasie. 60% badanych czuje, że powinna właśnie być multitaskingowa. Tym samym, oczywiście idąc dalej, 36% badanych wskazuje, że zadania ma wielokrotnie przerywane przez maile i telefony. 40% odczuwa irytację, frustrację, zniecierpliwienie w trakcie dnia pracy, mimo że dosyć duży odsetek badanych w polskich firmach jednak zaczyna dzień z optymizmem i zapałem, ale później niestety dzieje się coś takiego, że jednak zaczynamy używać tych hormonów stresu, działamy pod dużą presją, no i tym samym trochę sabotujemy swoją własną efektywność. Skutkiem tego jest m.in. to, że aż 25% naszych respondentów nie pamięta, co robiło poprzedniego dnia w pracy i duży też bardzo odsetek ma ogromne problemy z koncentracją uwagi, na przykład na swoim rozmówcy. Pracując w takim środowisku bardzo wielobodźcowym, pełnym dystraktorów, obniżamy swoją efektywność nawet o 40%. Innymi słowy, spowalniamy swoją pracę. Coś, co zajęłoby nam na przykład godzinę, zaczyna zajmować nam dokładnie dwa razy tyle. I to zaczyna być bardzo duże wyzwanie. Bo firmy powinny zadać sobie pytanie, za co dokładnie płacą swoim pracownikom. Czy za bycie w strefie ciągłego rozproszenia, czyli popierają taki styl pracy, czy może za efektywną pracę w skupieniu.